dzień dobry. Witam Was bardzo gorąco i serdecznie. Mam nadzieję, że... Poczekajcie, tylko jeszcze ustawię. Mam nadzieję, że moje nowe tło Wam się spodoba, przypadnie Wam do gustu bardziej niż poprzednie. Jest jednolite, jest jaśniejsze, więc mam nadzieję, że nieco lepiej. Ja przychodzę do Was, słuchajcie, dzisiaj z filmikiem. Przede wszystkim przychodzę z kawą, a wraz z kawą przychodzę z filmikiem. Wydaje mi się, że jeżeli mnie oglądacie na bieżąco, to pamiętacie to zdjęcie. Dokładnie to zdjęcie. Proszę Was o to, abyście zadawali mi pytania. Nie wszystkie niestety pytania mi się opublikowały, co zauważyłam, że Wam się wydawało, że to jest jakaś moja wina, że nie odpowiedziałam na wszystkie pytania. Absolutnie nie. Ja odpowiedziałam na pytania wszystkie, natomiast nie wszystkie mi się po prostu upubliczniły. Opublikowały. I uznałam, że w takim razie, jeżeli taka jest sytuacja z Instagramem i w sumie nawet ostatnio z, słuchajcie, i z Instastory i z IGTV nawet, że mam problem z dodawaniem, słuchajcie, filmików, nie wiem o co chodzi, czy to dalej kwestia ustawień, uznałam, że nagram Wam w takim razie w formie takiego stacjonarnego filmiku i odpowiadam na Wasze tutaj pozadawane pytania. Mam nadzieję, że nikogo nie pominęłam i mam nadzieję, że usatysfakcjonują Was moje odpowiedzi. Kawcia, łyczek kawci na start. Jeżeli byście pytały, co mam na ustach, to na ustach mam miks tych dwóch produktów. Jest to Urban Decay, unowałem to, zaraz Wam powiem. Obsessed, to jest ten taki błyszczyk, oraz NYX Butter Gloss w kolorku 09. Więc tak by to wyglądało. To jest to, co mam na ustach. Pewnie będę poprawiać, bo piję. Więc pierwsze pytanie. Pytań było kilka albo kilkanaście. Więc jeżeli będziecie znały odpowiedź już na moje pytanie, bo pamiętacie ją z Instagrama, śmiało możecie przewinąć sobie pytania. Pytanie od Angeliki. Aguś, jesteś wielka. Serduszko. Serdecznie Ci, kochana, dziękuję. Bardzo miło mi to słyszeć, także dziękuję bardzo. Kto, co, po co? Pyta, a jak sytuacja u Patrycji? To mniej więcej tutaj o to, że jak sytuacja u Patrycji, byłam jedną z wpłacających na jej zbiórkę i dlatego jestem ciekawa. Więc moja odpowiedź jest taka, że z tego, co wiem z ostatnich z mojego ostatniego kontaktu z Patrycją, Patrycja niestety musiała wrócić z powrotem na turnus, także z powrotem jest na turnusie i z powrotem zbierają pieniądze. Jest bodajże chyba, ja nie wiem, czy jest zbiórka taka, że ktoś, chyba raczej nie, wydaje mi się, że po prostu fundacja ogólnie zbiera na Patrycję. Ja jakby teraz od razu padło pytanie kolejne, dlaczego ja się znowu nie udzielam, to ja już to odpowiedziałam kiedyś i myślę, że do tego nie ma co wracać. Ile mogłam, tyle pomogłam i tyle. Także sytuacja jest taka, że Patrycja jest dalej w ośrodku. Miała, przepraszam, miała opcję albo wrócić do szpitala, albo do ośrodka. Także z dwojga złego wróciła do ośrodka. Ja nie wiem, jaki był fundusz, nie wiem, ile starczyło, ile zostało pieniążków. Wiem, że jest zbiórka, ja Wam linki też w ogóle się pomaga w ogóle wklejałam na Instagrama. Być może jeszcze to zrobię dzisiaj, czy jutro, czy pojutrze. Zobaczymy, także jest w ośrodku. No, jeżeli chodzi o samopoczucie, to jest non-stop, bez zmian, także ani w lepszą, ani na razie, chyba mam nadzieję, w gorszą stronę to nie poszło. Także jeżeli chodzi o kontakt, jest on taki teraz, jak ja się nie odezwę, to Patrycja się nie odezwie i to jest takie trochę niefajne. Pytanie kolejne, pyta Monika, taki ukośnik, kropka, ukośnik S. Czego nigdy byś nie wybaczyła? Więc moja odpowiedź jest krótka, nie wybaczyłabym zdrady. Też już to kiedyś mówiłam, że nie cierpię kłamstwa, zdrady, ale kłamstwo, jeżeli byłoby to pierwszy, czy tam drugi maksymalnie raz, myślę, że dwa pierwsze jakieś kłamstewka bym wybaczyła, ale zdrady nigdy nie wybaczę, choćby nie wiadomo, jak ktoś mi się tłumaczył, jakim drętwym wytłumaczeniem by się posługiwał. Nie ma nawet takiej opcji, po prostu niewybaczalne to jest. Pyta dalej Monika, z jaką znaną osobą chciałabyś pójść na kolację? Więc moja odpowiedź była, że chciałabym pójść na kolację. W sumie to ja w ogóle nigdy o czymś takim nie myślałam, nie marzyłam, nie miałam na nic takiego ochoty, że tak powiem. Także nigdy nie brałam takiego czegoś pod uwagę. Ale jeżeli już bym faktycznie miała się zdecydować, to nie wiem, chyba by mnie ciekawiła postać
Myślę, że chyba jednak bym postawiła na Magdę Gessler. Drugą osobą, z jaką chciałabym chyba zjeść kolację, albo raczej może, nie wiem, napić się kawy, albo wody chyba, to myślę, że Doda. Myślę, że z Dodą bym też mogła później kolację sobie podyskutować. Tak, więc to będzie to. Czekajcie, bo znowu coś zrobiłam. Jakie trzy cechy cenisz u ludzi? Pyta oczywiście ta sama osoba. Jakie trzy cechy cenisz u ludzi, a jakich nie tolerujesz? Tego pytania nie kojarzę nawet. Jakie trzy cechy cenisz u ludzi? To ja już to mówiłam. Szczerość, otwartość i ogólnie chyba takie dobro ogólne, słuchajcie, takie szeroko pojęte, czyli jak ktoś jest dobrą osobą, życzliwą, taką pomocną przede wszystkim, to ja takie sobie cenię osoby, więc szczerość, życzliwość i troska o drugiego człowieka, szacunek do drugiego człowieka, czyli bycie dobrym po prostu. A jakich nie tolerujesz? Nie toleruję takiego prostactwa, prostoty, tego jak się ktoś nie umie zachować, nie umie wypowiadać lub obraźliwie się wypowiada, więc tego nie toleruję, takiego buractwa. Czego jeszcze nie toleruję? Trzy cechy u ludzi, jakich nie toleruję. No oczywiście kłamstwa, oszustwa, jakichś takich, wiecie. Nie lubię ludzi, którzy na przykład... i bardzo nie lubię dwulicowości, czyli jeżeli ktoś uśmiecha się do mnie, na przykład, nie wiem, siedząc ze mną, odwraca się i po prostu do kogoś nadaje na mój temat. Tego po prostu nie znoszę. Ja w tym momencie kompletnie odstawiam te osoby, one idą do zniszczarki, w cudzysłowie oczywiście, czyli jest u mnie selekcja takich osób, z którymi no po prostu ja więcej już jakby przebywać nie będę, jeżeli się okaże, że faktycznie jest to prawdą, że przy mnie na przykład są miłe, udają miłe, a za moimi plecami jest zupełnie odwrotnie, więc myślę, że to będzie to. Kolejne pytanie zadaje Natalia 1234. Czy u Was też takie upały? Tak, były upały do w sumie chyba wczoraj. Wczoraj trochę popadało, dzisiaj troszeczkę popadowuje, ale myślę, że chyba nie jest zimno, aczkolwiek nie byliśmy jeszcze w ogóle na dworze. Także, jakby to mówicie, na polu. Ale tak, były też upały. Dalej. Pyta X Edyta przez 2A23. Jak to robisz, że masz taką zajebistą figurę? Stres, jeszcze raz stres, no i oczywiście geny. Także myślę, że geny plus stres to jest najlepsze połączenie. A tak szczerze mówiąc, to nic nie robię. Naprawdę nic nie robię, bardzo bym chciała pójść na siłownię dla samej siebie, tak po prostu, żeby troszeczkę się rozruszać. Natomiast ogólnie nie stosuję żadnych diet. Jeżeli chodzi o dietę, to u mnie jest taka, że naprawdę jem to, na co mam w danej chwili po prostu ochotę. Bardzo lubię fast foody, więc u mnie nawet dieta by nie miała racji bytu. No chyba, że naprawdę bym tfu była chora odpukać. To tylko taka sytuacja mogłaby mnie zmobilizować. Faktycznie by coś było ze mną nie tak i musiałabym po prostu przejść na tą dietę, żeby poprawić swoje zdrowie, więc to jest jedyny powód. A tak to ogólnie nie wyobrażam sobie żadnej diety i jakiegoś oszczędzania siebie, absolutnie nie. Jedyne, co teraz ostatnio dołączyłam do mojej diety, to jest woda. To jest woda, którą po prostu muszę pić codziennie i faktycznie się staram się przyzwyczajać. Mam tutaj te stoją buteleczki i staram się pić, bo tak jak wspomniałam ostatnio podczas live, że mam pewne problemy trochę zdrowotne i zaleca mi się pić dużo wody, więc staram się to jakoś egzekwować. A kolejne pytanie znowu jest od kto, co, po co. Jak wygląda teraz Wasza sytuacja? Czekacie na przydział i czekacie, tutaj chyba było... Tak, czekacie na przydział mieszkania, czy nie ma szans? Więc moja sytuacja wygląda tak, że czuję się jakbym była w poczekalni, jakbym była na jakiejś ławce rezerwowych, dosłownie. Powiem Wam, że teraz to będzie chyba już trzeci tydzień. To minęły 3 tygodnie i będzie... Nie, trzeci tydzień chyba. Trzeci tydzień chyba teraz będzie leciał. Tego jak właśnie tutaj jestem i cały czas czekam. Dlatego, że tak jak też już mówiłam podczas któregoś z filmików, że moja... moja prośba i moja aplikacja o mieszkanie tutaj socjalne została odrzucona.
Z przyczyn oczywiście takich, no, że mają takie, a nie inne przepisy, na które ja wpłynąć nie jestem w stanie, ale miałam pewne rzeczy na swoje poparcie, które oczywiście wykorzystałam, zrobiłam, napisałam jeszcze odwołanie. No i teraz czekam, miałam czekać 3 tygodnie, słuchajcie, czekajcie, mam wrażenie, że jestem za wysoko. Miałam czekać 3 tygodnie, więc teraz będzie chyba leciał albo już ten trzeci, albo drugi, teraz nie pamiętam. Więc w przeciągu tygodnia, 2 tygodni maksymalnie powinnam dostać odpowiedź, więc tak wygląda moja sytuacja. Także czekam na odpowiedź z Cancelu odnośnie mieszkania socjalnego. Przede wszystkim odnośnie tego, czy Cancel mnie w ogóle zarejestruje, zakwalifikuje co do siebie i uwzględni jako osobę bezdomną tutaj, także... Także czekamy na przydział w ogóle i na odpowiedź jakąkolwiek z Cancelu. Także tak to wygląda. Ta sama osoba. Czy dasz radę wyjechać na jakiś urlop w tym roku? Czekajcie, czy pytanie jeszcze było? Tak. Kołobrzeg, te sprawy, ewentualnie inny kierunek. Więc bardzo chciałam, słuchajcie, jeszcze znaleźć się w Kołobrzegu. Miałam być na wakacje w Kołobrzegu, niestety sprawy się tak potoczyły, jak się potoczyły i... I niestety są sprawy w życiu czasem ważne i ważniejsze, i te sprawy są ważniejsze. Więc póki co, jeżeli chodzi o jakiekolwiek moje wyjazdy, to jadę, nie wiem, teraz ten filmik może się ukazać albo tuż przed samym wyjazdem, albo w ogóle w czasie wyjazdu. W każdym razie nagrywam Wam ten filmik, powiem Wam, w niedzielę, czyli 12 w niedzielę, także... Będziecie wiedziały, którego jest ten filmik, także odpowiedź 12 moja brzmi, że planuję jechać w sobotę za tydzień, to będzie chyba 18. 18 planuję jechać do Szkocji, także ma po nas być Krzysiu, mam pojechać do Szkocji, także tak jest plan, czy wypali, czy wypalił, dowiecie się oczywiście na pewno z filmików. Także to będzie mój urlop, mam zamiar spędzić tam około tygodnia, zobaczymy, może się to coś zmieni. Także dziękuję za pytanie. Kolejna osoba, Agata Kolada. Planujecie w tym roku pojechać do Hiszpanii lub Kołobrzegu? Pytanie się jakby powiela. Odpowiedź moja brzmi, że ani Hiszpania, ani Kołobrzeg na pewno nie wchodzą w grę. Jeżeli już, to tak jak mówię, tutaj w pobliżu Szkocja. Misia, Monisia, czyli Misia 3006 Australia, pyta, jak się dziś czujesz, Agi? Ja na to pytanie już odpowiedziałam, nie pamiętam, czy ono się upubliczniło. Jeżeli tak, no to odpowiedź była taka, jaka tam była. A dzisiaj, jak się czuję, jest dobrze, podoba mi się moje tło, to mogę powiedzieć. Jestem zadowolona z tego efektu, no pomimo tej kreski, ale przyjmijmy, że tutaj nic nie ma. Albo, że są takie drzwi rozsuwane i właśnie tutaj jest ten moment, kiedy te drzwi się kończą. Także dziękuję Ci serdecznie, czuję się świetnie i właśnie piję z Tobą kawę. Także pijemy kawkę. Dziękuję za pytanie. Jeśli oczywiście można, to skąd Pani czerpie siłę? To znaczy, w cięższych chwilach podziwiam Panią serduszko. Pytanie jest od Agaty Kaluza 90. Serdecznie dziękuję Ci za to pytanie w ogóle. Z czego ja czerpię siłę? Ja też odpowiedziałam na to pytanie oczywiście i nie wiem, czy ono się opublikowało. Czerpię siłę, słuchajcie... Chyba z tego, co doświadczyłam, to po pierwsze, czyli życie mnie troszeczkę nauczyło, żeby się nie poddawać, żeby starać się iść do przodu, żeby się nie załamywać, że czasami jak po prostu ktoś kopie nawet leżącego, to trudno, trzeba się jakoś podnieść, otrzepać porty. Także próbuję, nie jest to łatwe, bo ostatnimi czasy, żeby Was nie skłamać, od marca jestem w tej, a nie innej sytuacji i mam wrażenie, że to się ciągnie i ciągnie i tak szczerze mówiąc, to mamy, zobaczcie, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, zaraz, sierpień, bo przecież mamy sierpień, czyli zostaje nam wrzesień, październik, listopad, grudzień, 4 miesiące nam zostało i można powiedzieć, że pół roku jestem w takim zawieszeniu, także w takiej dupnej sytuacji strasznie. Oczywiście nie na własne życzenie, jak to są niektóre z Was sądzą, te oczywiście bardziej życzliwe, także i z dzieci, myślę, że dzieciaki są, może nie tyle, że z nich czerpie siłę, może nie o to chodzi, tylko bardziej ich osoby
czyli to, że ich mam, sam fakt, że ich mam, to właśnie dodaje mi kopa, dodaje mi motywacji, to mnie motywuje, to mnie napędza, żeby się nie poddawać, no bo robię to dla nich, nie robię tego dla siebie. Gdybym była w tej sytuacji, w jakiej jestem teraz sama, to jestem przekonana, że ja już bym po prostu spakowała rzeczy, wysłała kurierem i już bym była w Polsce albo gdzieś, nie wiem, gdzieś bym może jeszcze była. Także tak, dzieciaki mnie nakręcają, napędzają, to sam fakt, że po prostu świadomość, że ich mam, że jestem za nich odpowiedzialna, to właśnie dodaje mi kopa do działania i to mi dodaje sił, o może tak. Ale ogólnie jako siły, wiadomo, że jak oni mnie tak struwają w ciągu dnia, wiadomo jak jest z dziećmi, bardziej wysysają energię niż ją do mnie dokładają, no to szczerze powiedziawszy to po prostu czerpię samej z siebie, czyli sobie cały czas sobie powtarzam, Aga, nie możesz się poddać, Aga, musisz walczyć, Aga, to nie może tak się skończyć i tak dalej, więc próbuję... Im więcej sobie wmawiam i tak wbijam do głowy, że muszę iść do przodu, tym bardziej do tego przodu chcę iść. Tak to wygląda. No i oczywiście bardzo dużo zawdzięczam przyjaciołom. Także tutaj po prostu szacun, dlatego że bardzo się cieszę, że mam takie osoby, takie duszyczki wokół siebie, które po prostu dodają mi powera, które przypominają mi czasami, że nie mogę się złamać, że nie mogę się ugiąć i że muszę iść do przodu i że muszę to jakoś przezwyciężyć. I że po nawet największej burzy jest słońce, także no, myślę, że dzieciaki... Ogólnie to, co w życiu przeszłam, też spowodowało, że jestem silniejsza, więc też to na pewno to jest ta właśnie siła. No i przyjaciele. Niestety nie mogę powiedzieć rodzina, ale powiem przyjaciele. Dobrze, także bardzo Ci serdecznie dziękuję za to pytanie. Dalej lecimy z pytaniami. Na jakim... Aha, pyta Imperfect 1992. Na jakim etapie w swoim życiu aktualnie możesz powiedzieć, że jesteś? No to, że jestem chyba w takiej poczekalni, no to jest, to myślę, że to jest taki etap w moim życiu, na którym jestem. Jestem w poczekalni, jestem pod takim znakiem zapytania od kilku miesięcy i mam nadzieję, że ten znak zapytania zamieni się w wykrzyknik lub chociażby w kropkę. Także, no, jestem na takim etapie, że wiem, w którą chcę iść stronę, ale niestety nie tylko ode mnie to zależy. Ja wiem, że te wszystkie takie życzliwe osoby pisały, Aga, powinnaś się wziąć i sobie wynająć i to. Słuchajcie, na ten temat to mogę Wam przygotować albo live'a, albo i się wypowiedzieć, bo to jest taki troszeczkę temat rzeka. Można by tutaj troszeczkę pospekulować, bo to się wszystkim tak łatwo wydaje. Dalej kolejne pytanie od Imperfect 1992. Dzieci dorosną, gdzie widzisz swoją przyszłość? Kraj. No to ja odpowiedziałam, że nieważne, ja zawsze wychodzę z założenia, że nieważne gdzie jesteś, tylko ważne z kim. I tak jest, tak naprawdę jest, pod warunkiem, że te dwie osoby z siebie dają 200% i te dwie osoby są dla siebie, a nie przeciw sobie i pomagają sobie i się wspierają na zmianę i nawzajem. Także myślę, że bardzo chciałabym być jak najbliżej dzieci. Ja sama jestem z daleka od domu i to jest chyba najgorsza i największa cena... I największa cena, jaką płacimy właśnie za to, że jesteśmy na obczyźnie. I wiem, zdaję sobie sprawę, że teraz życzliwe osoby powiedzą, no to przecież nie musisz, możesz zjechać. To też tak nie jest. To jest na moich barkach i ja muszę sobie z tym dawać radę, więc... No, także myślę, że bardzo bym chciała być jak najbliżej dzieci. Także to jest to, co bym bardzo chciała na starsze lata. Kolejne pytanie, Imperfect, czyli ta sama osoba. Możesz w trzech słowach opisać siebie jako osobowość plus trzy słowa o wygląd zewnętrzny. Wiadomo, że bardzo trudno jest mówić o samym sobie. Do odważnych świat należy, słuchajcie. Także ja i tak jestem bardzo skromną osobą, ale skoro jest takie pytanie, to ja się nie będę wymigiwać. Jeżeli chodzi o trzy słowa, jakie mogą opisać moją osobowość. Rodzinna. Wierna, oddana razem i z poczuciu humoru i wesoła. Może tak bym to skróciła i spłyciła. A jeżeli chodzi o wygląd zewnętrzny, to już w ogóle tragedia, to strasznie wysoko. Strasznie trudne pytanie, bo nie bardzo wiem, jak mam siebie opisać, ale z tego, jak spojrzałam w lusterko, wysoka, szczupła blondynka. Po prostu to jest coś, co albo niebiesko oka, jak kto woli. Także tak bym po prostu siebie opisała. Marta Julek 1986 zadała pytanie. Witaj, kochana.
Witam. Czy planujesz robić coś z włoskami? Tak, planuję. Wczoraj w ogóle, zobaczcie, zaszalałam. Widzicie, taką siwiznę, takie srebrne, szare coś na moich końcówkach. W sumie ja to kładłam na całość, ale nie wszędzie widać, aczkolwiek są ciemniejsze niż były, widzicie? Tak sobie kładłam, wiecie, spryskiwałam, jak mi tam się podobało. No to sobie tak trochę poeksperymentowałam z Joanną w polskim sklepie. Zakupiłam kolor, chyba Pop, czy jakoś to się nazywa. Taki spray, słuchajcie, koloryzujący, żeby mieć siwo-szare włosy. Bardzo mi się to kiedyś podobało, jak miałam, więc tak sobie zaszalałam. Ale ogólnie tak, planuję zrobić coś z włosami i coś czuję, że uda mi się to może zrobić, jak będę w Szkocji. Tam mam jedną dziewczynę, której ufam bezgranicznie i która wiem, że po prostu zrobi to, co ja będę oczekiwała. Także mam nadzieję, że wrócę już z nową fryzurą. No nie chcę skracać, nie chcę, ja chcę zapuszczać. Także odrosło mi pięknie, nie chcę żadnych już bobów, nie chcę nic krótkiego, ewentualnie tylko kolor bym chciała inny. Mam dwie opcje, mam zapisane zdjęcie, także zobaczcie. Zobaczymy, mam nadzieję, że Patrycja mi podoradza. Więc to kolejne pytanie od ms.is. Czym będziesz się zajmować w Nowym Mieście? Chodzi mi o pracę. Więc jeżeli chodzi o to, czym będę się zajmować, czy to tu, czy to nie wiem, gdzie się znajdę, póki co zostaję przy klinerce, także na pewno będę próbowała sił w tej tutaj dziedzinie cały czas. Taką mam zarejestrowaną, słuchajcie, działalność i na razie tego nie będę zmieniać. Jeżeli by się okazało, że w tej dziedzinie nie pójdzie tak, jakbym sobie tego życzyła, bym nie miała, nie wiem, za dużo klientów, bym miała niedobór klientów, może się podratuję paznokciami, może z powrotem wrócę do paznokci. Natomiast nie wiem, ale myślę, że jak na razie zostaję przy klinerce i tego nie zmieniam, będę starała się uderzać w tą tutaj dziedzinę. MS.is pyta drugie pytanie. Czy twój były Fabian, czyli mój były mąż, nie miał nic przeciwko waszej przeprowadzce? Jeśli zbyt prywatne, to przepraszam. Owszem, jest to pytanie prywatne, nawet mogłabym powiedzieć, że ciut wścibskie, ale odpowiem. Mam nadzieję, że ugaszę ciekawość. No to szczerze, nie interesuje mnie w tym momencie. Na tym etapie, na którym ja jestem z Fabianem, na tych relacjach, jakie my niestety mamy. No to powiem szczerze, że w ogóle jakby nie biorę tego pod uwagę. Nie interesuje mnie jego zdanie, nie interesuje mnie, co on na to ma do powiedzenia. Miał coś przeciwko, no to musiałoby się zapytać jego, czy miał coś przeciwko, ale nie sądzę. Nie sądzę, że to jemu zrobiło jakąkolwiek różnicę. Nie wiem, nie interesuje mnie to, czy miał coś przeciwko. Nie pytałam go o zdanie, to jest moje życie i moja sprawa. Górska Zdzisława pyta: Aguś, co będzie z tą starą pracą? Czy podejmiesz to samo? Czy podejmiesz to samo, co na starym miejscu? Więc pytanie, odpowiedź się powtarza. Praca zostaje, zmienia się tylko miejsce zamieszkania. Także jak najbardziej zostaje przy klinerce. Także ta sama praca, tylko inne miejsce, inne osoby. Kolejna osoba, dochodzimy już prawie do końca. Mariola Włodarczyk 82. Czy jesteś szczęśliwą i spełnioną kobietą? Do pełni szczęścia brakuje mi dachu nad głową, to tak może odpowiem. Myślę, że chyba tylko tego mi brakuje na tą chwilę, takiego spokoju, spokoju, nie martwienia się, co będzie jutro i gdzie będę jutro, czyli właśnie tej swojej ostoi. Mam nadzieję, że będę mogła wkrótce powiedzieć, że tak, jestem szczęśliwa i jestem spełniona. Tak jak mówię, do tego brakuje mi tylko i wyłącznie takiej ostoi, stabilizacji i tak jak mówię, dachu nad głową. Także dziękuję za pytanie. Kamila 2162. Dajesz radę, dziewczyno? To nie pytanie. Dajesz siłę. Bardzo serdecznie dziękuję i jest mi bardzo miło czytać takie komentarze, wiadomości i tak dalej. Także serdecznie dziękuję i pozdrawiam cię bardzo. KT/287, czyli moja Kate. Aguś, kiedy będzie live? Najlepiej z Tomkiem. Uwielbiam. Czekajcie, bo muszę. Uwielbiam wasz duet. Także tak, kiedy będzie live, nawet zastanawiałam się, żeby nagrać dzisiaj, powiem szczerze, więc może przyjdę dzisiaj. A czy będzie z Tomkiem? Raczej nie. Tomek pojechał załatwiać jakieś sprawy, także myślę, że jednak będę sama podczas live. Także może dzisiaj, jak nie dzisiaj, to myślę, że wkrótce. No i ostatnie pytanie od Tarci. Trochę prywata, ale nie korciło cię dać synowi bardziej.
angielskie imię, skoro mieszkacie na wyspach. Nie, nie kurciło mnie, gdyż ja wychodzę z założenia, że każdy powinien pamiętać, skąd pochodzi, skąd jest i skąd przybył. Także moje dzieci są Polakami i niech o tym nie zapominają, pomimo iż mieszkają w Wielkiej Brytanii. Także jak najbardziej nie, absolutnie nie, nie, w ogóle nawet o tym nie myślałam, żeby nadawać moim dzieciom jakieś zangielszczone imiona. Nie, tym bardziej jakieś obywatelstwa i ten cały szał, który faktycznie miał miejsce. Nie, absolutnie nie. Moje dzieci są Polakami, mimo to, iż Gracjan był urodzony w Szkocji, ale jest polskiej krwi. Ja jestem Polką, tata jest Polakiem, dziadkowie są Polakami. Nie wyobrażam sobie, abym miała dawać dziecku imię angielskie tylko dlatego, że mieszka w Anglii. A co w momencie, kiedy na przykład zamieszkał w Hiszpanii? Także nie, 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 nie ma takiej opcji. Absolutnie nie. No i to by były wszystkie, słuchajcie, pytania. Ja każdej z Was z osobna serdecznie dziękuję za pytania. Mam nadzieję, że moje odpowiedzi Was usatysfakcjonowały. Nie wiem, ile będzie trwał ten filmik, ale dziękuję Wam serdecznie za chwilę uwagi, dziękuję Wam za wszystkie pytania. Oczywiście pod tym filmem możecie zadawać kolejne. Wówczas znowu przyszłabym z jakimś takim stacjonarnym Q&A-em. O, tylko tyle, że takim instagramowym może. Dzięki wielkie, mam nadzieję, że moje tło Wam się spodoba i nie przyczepicie się tutaj tego rozdzielnika, takiego pierdolnika jednego. Bajo! Pa!